Za mną. Marsz. Zaglądaj. Stój. W lewo. Zwrot. Na wprost. Marsz. Za chwilę na placu pojawi się komendant Szkoły Policji w Słupsku, pan inspektor Piotr Cekała, a meldunek o gotowości do rozpoczęcia naszego święta złoży dowódca uroczystości. Panie inspektorze, dowódca uroczystości podkomisarz Karkowski, każdej kadry jest płaczy Szkoły Policji w Słupsku podczas uroczystego apelu do każdej święta policji. Poczet flagowy, baczność, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Poczet flagowy składa się dzisiaj ze słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Dowódcą pocztu jest posterunkowy Magdalena Pesarska, funkcję flagowego pełni posterunkowy Agnieszka Dąbek, a funkcję asysty pełni posterunkowa Katarzyna Kupicka. Thank you.
Szanowni Państwo, na dzisiejszej uroczystości miło mi powitać przedstawicieli samorządów ziemi słupskiej, szefów urzędów oraz instytucji społecznych, komendantów i dowódców służb mundurowych, Armii Stanów Zjednoczonych, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej. Witam przedstawicieli duchowieństwa. Miło mi również powitać byłych komendantów i zastępców komendantów szkoły. Witam moich współpracowników, kadrę dydaktyczną, pracowników policji, słuchaczy szkoły oraz pozostałych przybyłych gości. Witam serdecznie. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem złotym za długoletnią służbę komisarz Krzysztof Anioł, starszy aspirant Waldemar Kowalczyc, pani Mariola Polak. Medalem srebrnym za długoletnią służbę nadkomisarz Alina Majchrzak. W pierwszej kolejności o wystąpienie proszę zastępcę komendanta szkoły, panią nadkomisarz Alinę Majchrzak. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu odznaczenie złotym medal za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu złote odznaczenie za długoletnią służbę. Pani złote odznaczenie za długoletnią służbę. Uchwalę to, panie komendancie. Mam nadzieję, że nie uszkodzę fizycznie. Nie. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Różnieni do szyku są. Różnieni do szyku wystąpią. Medalem srebrnym za długoletnią służbę podinspektor Iwona Rosińska, podinspektor Artur Czura, nadkomisarz Anna Konczewska, nadkomisarz Maciej Szawelski, komisarz Piotr Krzeszowski, komisarz Marcin Jaworski, podkomisarz Andrzej Bezulski, aspirant sztabowy Wiesław Paliczek. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu srebrną odznakę za długoletnią służbę. Uchwalę czystą. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję pani srebrną odznakę za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu srebrną odznakę za długoletnią służbę. Uchwalę ojczyznę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu srebrną odznakę za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu srebrną odznakę za długoletnią służbę. Gratuluję. Uchwalę ojczyznę. Wyróżnieni do szyku są. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu srebrną odznakę za długoletnią służbę. Uchwalę ojczyznę.
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu Sejdom oznakę za długoletnią służbę. Uchwalę jeszcze znam. Gratuluję. Medalem brązowym za długoletnią służbę. Nadkomisarz Daniel Kręc, nadkomisarz Damian Bartnicki, nadkomisarz Marcin Kupiec, komisarz Przemysław Kuciński, starszy aspirant Tomasz Tomasik, sierżant sztabowy Maciej Witka. Postanowienia podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wyróżnieni do szyku są! Wyróżnieni do szyku wystąpią! Panie prezydencie Polskiej, nadaję panu prezydentom oznakę za długoletnią służbę. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaje panu prezydentowi oznakę za długoletnią służbę. Gratuluję. Wyróżnieni do szyku są. Niżej wymienionym nadaję brązową odznakę zasłużony policjant. Inspektor Dorota Przypolska, nadkomisarz Kamila Korganowska, nadkomisarz Tomasz Licewicz. W pierwszej kolejności o wystąpienie proszę zastępcę komendanta Szkoły Policji w Słupsku, panią inspektor Dorotę Przypolską. Pani komendant, w imieniu ministra spraw wewnętrznych nadaję pani tam oto. Dziękuję panie komendancie, uchwalę ojczyznę. Wyróżnienia do szyku są. Wyróżnieni przewodniczący, wystąp! Pani minister spraw wewnętrznych administracji nadaje pani brązową odznakę. Uchwalę ojczyzny, panie komendancie. Gratuluję. W imieniu ministra spraw wewnętrznych administracji nadaję panu brązową odznakę. Uchwalę ojczyzny, panie komendancie. Wyróżnieni do szyku są. Niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2021 roku mianuję młodszym inspektorem policji, podinspektor Iwona Rosińska. Niżej wymienioną policjantkę z dniem 24 lipca 2021 roku mianuję podinspektorem policji, nadkomisarz Alina Majchrzak. Mianowana do szyku są. Mianowani w centrum szyku wystąpią. Gratuluję awansu. Uchwalę ojczyznę. Dziękuję. Niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2021 roku mianuję podinspektorem policji, nadkomisarz Maciej Szawelski. Mianowanie do szyku są. Mianowanie w centrum szyku wystąpią. Uchwalę ojczyznę. Rozkazy otrzymują komisarz Marcin Jaworski, komisarz Sylwester Siembrzuch, podkomisarz Andrzej Bezulski, podkomisarz Dąbrowski Szymon, starszy aspirant Waldemar Kowalczyk. Dziękuję bardzo. Uchwalę ojczyznę.
Mianowanie do szyku. Stąd. Mianowanie przed pan szyku. Wystąd. Starszy aspirant Piotr Panek. Starszy aspirant Tomasz Tomasik. Gratuluję awansu. Do wyczyzny. Aspirant Łukasz Gdaniec. Łukasz, gratuluję awansu. Do wyczyzny. Aspirant Bożena Skala. Uchwala ojczyznę. Młodszy aspirant Maciej Lewandowski. Gratuluję awansu. Uchwala ojczyznę. Mianowanie do szyku. Stąd. Młodszy aspirant Arkadiusz Milewski. Ale mam nadzieję, że niedługo będzie więcej na tej kwadrze. Kuchwala. Młodszy aspirant Przemysław Śleś. Gratuluję awansu. Kuchwala ojczyzny. Sierżant sztabowy Filip Sadłowski. Gratuluję awansu. Kuchwala ojczyzny. Sierżant sztabowy Maciej Witka. Gratuluję was. Gratuluję się. Sierżant sztabowy, starszy sierżant Andrzej Pawlukanis. Gratuluję was. Kuchwały ojczyzny. Mianowanie do szyku. Stąd. Na wyższe stanowisko służbowe mianowana została. Na stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku, nadkomisarz Alina Majchrzak. Na wyższe stanowisko służbowe mianowany został. Na stanowisko kierownika zakładu podinspektor Roman Jagielski. Roman, gratuluję serdecznie awansu, życzę dalszych sukcesów. Uchwalę cię za kandydat. Proszę Państwa, w tej chwili następuje przegrupowanie pododdziałów. Po przegrupowaniu dowódca uroczystości złoży meldunek o zakończeniu części oficjalnej uroczystości, a następnie z pokazem musztwy paradnej wystąpi jeszcze orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dowódcą kompanii honorowej, przypomnę, jest podkomisarz Adrian Duszczycki. Podkomisarz Karkowski melduje o zakończeniu uroczystości. Dziękuję. Dowódcy poszczególnych pododdziałów. Pododdziały odprowadzić. Pododdziały spocznij.